Siemano mordy! Dzisiaj e, przedstawię wam naszą nową serię e, wraz z Olczanem, e, przychodzimy do was z naszą nową serią. Napiszcie w komentarzu jak ma się nazywać, my nie mamy totalnie pomysłu. E, dzisiaj w pierwszym odcinku zrobimy wam takie przedstawienie gospodarstw, właściwie tylko i wyłącznie mojego gospodarstwa, bo Olczan sobie jeszcze tam ogarnia. E, nie wiem tam na jakim jesteś aktualnie, że tak powiem, rozwoju, ogarniania? No, czy prawie, prawie skończyłem. No no, no, no to jeszcze trochę. E, a my co, no wam gospodarkę, gramy na mapce oczywiście osina, tam troszkę po e, No i tyle no. wchodzimy na, u mnie na gospodarkę i mamy tak e, Tutaj mamy jakąś alpego sobie talerzóweczkę e, Tu mamy sobie jakiś e, opryskiwacz Oczywiście forcznita, to wiadomo mm, Tak wygląda nasze podwórko Tu jest nasza hacienda, tak wygląda nasze podwórko w jednym z garaży stoi oczywiście nasz zetorek Zetorek bodajże 80... ...30, dokładnie tak Piękny zetorek, dzisiaj będziemy nie robić akcję Stoi oczywiście nasz Ursusik Trzypek, bardzo fajny Będziemy nim nawozić, może dzisiaj nie, ale, ale no będziemy robić Mamy także psa, możecie też wybrać oczywiście jak ma się, mamy go nazywać I muszę wam powiedzieć, że dojechała już do mnie saletra Kupiłem z sąsiadem, zamówiliśmy saletrę Przywieźli nam saletrę i już dojechała mi yy, Zamówiłem sobie Parę ton, no i dojechała, troszkę zeszło kasy na to Ale już, już dojechała saletra, więc też jestem szczęśliwy, bo jeszcze po tej niskiej cenie Dobra sprawa mm. No i tyle, mamy tak, przyczepkę Felgera, to się czyta, bodajże, chyba tak Przechodzimy do tyłu, do tyłu też mamy tutaj przejazd, oczywiście, zobaczcie, tutaj jest przejazd zrobiony Do tyłu przechodzimy, mamy tą przyczepkę, nie wiem jaka to jest przyczepka totalnie, to nie wiem czy to jest D47, czy to jest jakaś H coś, nie mam pojęcia Mamy trójkę potingerka obrotóweczkę, mamy Amazona, trójkę też, 3 metrowego i, 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 no i tyle, no i tak wygląda, wygląda generalnie nasz tył, e, tutaj wynajmuję działeczkę, takiemu znajomemu, właśnie tam siedzi z rodzinką, nie będę podchodził, e, wynajmujemy działeczkę, Wynajmuje. Mm, no co, no, mają tu szklarnię, jakoś sobie wybudowali, pewnie po jakimś czasie, no, będziemy, będą musieli mi to oddać, aczkolwiek na razie... Na razie, no niech sobie tutaj wynajmuje. Dobrą kasę mi daje, więc, więc no niech sobie na razie ma. Tu mamy jeszcze brony, a tu też na nie będę podchodził. E, no i co, i przechodzimy tutaj do tyłu gospodarstwa. Z tyłu gospodarstwa mamy beczkę Meprozeta. Y, I oczywiście zapytacie, bo że co to jest tutaj za dziura? E, tutaj jest taki plac, jak możecie zauważyć. No i plany tutaj są na jakąś oborę. E, jest plan na jakąś fajną oborę, żeby w końcu wziąć jakieś dotacje. Żeby wziąć to jakoś fajnie po prostu, coś dorzucić od siebie, troszkę może po, na drugim sezonie, zobaczymy ile będziemy mieli funduszu i możemy, może zaczniemy tutaj stawiać coś, nie wiem, zobaczymy, może będą jakieś właśnie już plany, co, co zrobimy tutaj, bo generalnie jest plan duży, żeby właśnie dać tutaj oborę, ale no, zobaczymy, co nie? No i co, w dzisiejszym odcinku w sumie zaplanowałem sobie, żeby jechać, tak, pokosić sobie po pierwsze, yy, tutaj mamy chyba rzepaczek do pokoszenia. Idziemy sobie pokosić ten rzepaczek, tam w sumie na początku pojedziemy, bo talerzowanie myślę na końcu zrobimy, bo jeszcze tam tutaj duże pole nie jest. Mamy generalnie dwa pola, dobra, podjeżdżamy sobie do headerka naszym forsznicikiem, elegancko, pyk, pyk, muszę dobrze dojechać, żeby się wpięło, o, pyk, dobra, to teraz trzeba wyjść ładnie sobie. Zapięć tutaj pięknie elegancko wężyki. No i dobra, i myślę, że, że, że możemy jechać. Wycofamy sobie troszkę do tyłu. I tyle, i, i zobaczymy. Jak zobaczymy jak to pójdzie, nie? Muszę trochę taką głupią minę robić, ale muszę mieć bardzo nisko freetraka, bo jak możecie wiedzieć, gram na free freetraku. I, I no, ja gram na fritraku Co tam, wywaliło cię? Jak coś z starek twój stoi u mnie, bo tam coś się ten... Tam to... E, to dobra. Jak u ciebie. No, mówię ci. E, dobra, lecimy sobie... Lecimy sobie na pole... Tutaj, elegancko, przejedziemy sobie jakoś. Jakoś daliśmy radę. E, I no, i tyle. Napiszcie oczywiście, czy seria wam się podoba, czy jesteście entni. Do oglądania takiej serii Napiszcie jej także jak ma się nazywać bo to też jest Dla nas ciężka sprawa żeby wymyślić Tu możemy sobie w sumie Zajechać No i już jesteśmy Dobra wjeżdżamy sobie w pole elegancko Trzymamy Dobra lecimy sobie W sumie 8 na godzinę tym forcznitem jak on to będzie ładnie przy ten, przerzucał to to ładnie ukosimy tutaj Rzepaczek, yy, mam nadzieję, że coś sypnie Przydałoby się coś sprzedać i może byśmy coś popatrzyli na jakimś fajny rozrzutnikiem do obornika Też można by było popatrzyć nad obornikiem fajnym jakimś Czy od sąsiada nam nie kupić albo coś Tu chwastu w tym żepaku, że ja nie mogę, nie wiem co tu się działo Chwastu co nie miara, wam powiem Masakra, masakra. Dobra, wykaszamy sobie tu elegancko. No i tyle. No stwierdziłem, że, że zaczniemy nagrywać tą serię. Obiecałem wam już długo. Stwierdziłem, że zaczniemy nagrywać tą serię i, i tyle. I mam nadzieję, że się będzie to fajnie oglądać. Mam nadzieję, że się fajnie przyjmie seria. I. No i tyle, no. Skończyłeś już tam budować? Skończyłeś, nie? Ogarnieć sobie. Już tylko maszynki tam ogarnąć i... Dobra, mordeczki, ja sobie tylko wezmę, podniosę... Aha, dobra, bo nieważne nie co ja tu zrobiłem, nieważne. No, więc ten odcinek jest taki, można powiedzieć, też troszkę testowy, coś takiego. Też możecie go tak trochę odebrać, jako taki testowy odcinek. My też to sprawdzamy wszystko, rozumiecie. Jest to taki... ...oprowadzawczy bardziej odcinek też trochę. i, i tyle. I pojedziemy sobie na nasze drugie pole, bo to jest nasze pierwsze pole, jest te tutaj koło gospodarki od razu. I pojedziemy sobie też od razu na nasze drugie pole. Tylko też pytanie, czy nasze drugie pole yy, będziemy mogli... Pojedziemy je potależować, bo to jest taka łączka, ale tam widziałem, że za dużo chwastów nie ma i, i, i pojedziemy je potależować. Więc no. Chociaż może nie, może to sobie stależujemy, zobaczymy. Może to sobie stależujemy Możemy nawet to stależować Elegancko Pyk I lecimy sobie, lecimy Więc no, piszcie jak ma się nazywać seria Czy macie jakieś pomysły A widzę, że ten rzepaczek to tak średnio daje Bo ten rzepaczek tu to Kurde tonę dopiero ukusiłem nie podałem się to Myślałem szczerze, że to będzie lepiej lecieć Czy wiedziałem, że pak będzie słabo sypał, ale nie aż tak Byłem na to, że tak powiem przygotowany. A żeby aż tak, to tak... Wiecie, średnio, średnio. No i idzie. Idzie ładnie. Może trochę opuścimy. To Jest gitara chyba. Dobra, podniesiemy sobie pyk. No i to pole, raz, dwa, tak naprawdę skosimy. Wiecie, to jest 5 minut roboty, nie? Jak to mówią. Aczkolwiek. Yy... Aczkolwiek. No, jeszcze trzeba będzie tutaj, jak mówię, potależować. Bo i tak z tego że paczku nic nie będzie. Yy, trzeba będzie też jeszcze potależować jakoś. I zobaczymy. Zobaczymy, co nam da. I też yy, zobaczymy, co tu będziemy siali na tym polu. Tu w sumie bym chciał może zasiać trawę, może byśmy z tego łączkę tu zrobili jakąś fajną. Bo też nie wiem w co, że tak powiem chcę ustawić gospodarstwo. Czy właśnie w krowy jakieś, czy chciałem kupić krowy. W następnym odcinku właśnie możliwe, że pojedziemy, pojedziemy sobie do jakiegoś architekta. Zobaczyć jakie tam ma obory, albo coś takiego. Pojedziemy sobie ogarnąć, bo bardzo właśnie chciałem zobaczyć. Plany na jakieś obory. Hmm. No, i tyle, chciałbym się rozumieć. Chciałbym się po prostu mieć jakąś taką wizję, nie? Jakby to mniej więcej wyglądało, i, i tyle. Więc może przejdziemy się też na jakieś gospodarstwa, popatrzymy, popatrzymy co i jak. I tyle. Ustawiasz sobie już tam ładnie maszynki, wprowadzasz się? A już, już. Wprowadzasz. Się. No i elegancko. Więc no, pod koniec odcinka jeszcze może dotrzemy do Olczana, żeby zobaczyć. Jakie tam ma, że tak powiem, sprzęciory Podjedziemy, zaraz weźmiemy sobie e, 60 i podjedziemy sobie przyczepką jedną e, Weźmiemy sobie jedną przyczepkę I, 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 i Podjedziemy sobie, bo zetorem, zetora podczepimy pod talerzówkę w sumie I przyjedziemy to potalerzować, a, a tak jak mówię 60 myślę, że na spokojnie da sobie radę Dobra, wyłączamy sobie to widła Piek. Rura Dobra, w lusterku widzę, że się wysunęła, więc możemy sobie elegancko nawrócić. Eee, no. Dobra, jest gitara, myślę. dajemy sobie tak tutaj, właściwie, no, tak do wyjazdu możemy w sumie się ustawić jakoś. Bo nie, tu nie przyjedziemy, tam widzę, ładnie się bawią. Ładnie się bawią na tej działeczce wynajmowanej. Dobra, bierzemy sobie 60. Bierzemy jeszcze i i lecimy mm, Lecimy sobie po przyczepkę, tylko pytanie teraz, gdzie jest ta przyczepka, wiecie co? ja nie wiem dokładnie gdzie jest ta przyczepka Też hałasu, nie będę jej robił, bo to miastowi przyjechali Nie ma co jej za dużo hałasu robić mm, Tak, jest przyczepka, tu jest, dobra No i tak, że mówiłem, te zboże też będziemy musieli tutaj sypać, nie? My się, mi się zdaje, że te zboże też będzie tutaj trzeba sypać Eee, trzeba będzie sypać, bo, bo, bo... Inaczej po prostu tego nie zrobimy. Mm. Dobra, podczepione, podczepione, elegancko. Możemy jechać. Eee, będziemy musieli to na przejazd sypać zboże, bo na razie silosów no brak. Eee, próbujemy sobie, spróbujemy sobie na to. Ale zobaczymy jak to będzie. Na razie silosów brak, więc... Przeszczędzimy, sobie na tą, tą. Przeszczędzimy sobie, ale laki, Jezu, Jezu. Przeszczędzimy sobie na tą moborę i... I zobaczymy co to będzie. Dobra, mordeczki, jeszcze troszkę chyba trzeba dać do przodu. Jeszcze troszkę. Ja tam plandekę mam ściągniętą, aha, dobra. Już wiem. Generalnie tak, nie pytajcie, jestem łysy, to, to nie zwracajcie uwagi na, na to, jestem łysy, dokładnie. E, dobra. O, elegancko zaczyna się sypać, rzepaczek, dobry towar. I od razu weźmiemy sobie, odwieziemy forchnita. Zostawimy go na podwórku na razie w sumie, nie będziemy z nim zrobić. Nie będziemy go tam chować. Dobra, ja sobie go ładnie złożymy rurę i jedziemy na podwóreczko. Jedziemy na podwóreczko i przyjeżdżamy tu zaraz talerzóweczką. Talerzujemy teraz dwa pyk pyk i tyle. No i piszcie, piszcie też, co mamy robić w tych odcinkach, co byście chcieli zobaczyć, na przykład jakieś akcje właśnie. Tutaj... Wiem, że ten... Wiem, że mokro ma być na wiosnę, więc też może jakieś ciekawe były akcje. Bo patrzyłem właśnie na ten... Jak tam... Ci wszyscy mądrzy się tam spowiadają. To mówią właśnie, że ma być bardzo mokro w tym roku. Na wiosnę, więc zobaczymy, jak to będzie z tymi siewami też. Jeśli niby ma być ładnie, aczkolwiek wiosna to ma być tragedia. Dobra, tu sobie wjedziemy. Postawimy sobie właściwie go tutaj, wiecie? Postawimy go sobie tutaj. W jeździe po prostu go zostawimy. Niech sobie tak stoi. tak nam tutaj problemu nie robi. A my co? Idziemy sobie do... 60. Pobiegniemy sobie do 60. Ci tu dalej. Zabawa. Zabawa tak idzie, tak idzie. A my... A my lecimy do 60. Dobra, siadamy do 60. Dwie tony usypało, no nie jest, nie jest, źle, aczkolwiek najlepiej też nie jest, jak to mówią. dobra, zakręcamy. I lecimy. Tam kupujesz coś cały czas, czy mi się zdaje? No, no, no. Właśnie, no. bo tak słychać, że masagra. O Jezu. Teraz? No. Teraz? Teraz już nie. nie, ale było, było coś tamten. No i dobra, i spróbujemy to w ten przejazd naspać. Aczkolwiek zobaczymy, czy to pójdzie. A, zobaczymy, co pójdzie. Tak, jestem łysy dokładnie. Nie musicie pytać czemu, A pójdzie chyba w tym przejazdu ładnie sypnąć. Będziemy od końca to jakoś sypać, spróbuję, bo że będę musiał tu cofać, po prostu dobra. No i sypnęliśmy, dobra. I tu w sumie ta 60 także może tu zostać, bo na tu także zgasimy ją sobie tylko. Ona tu także przeszkody nam nie robi. Idziemy sobie do naszego zetorka. Mm, i, I i i zobaczymy. Też widziałem tu olej kapie spod niego, otóż już na razie nic nie będziemy robić, ten zetorek niby jest dobry, nic nie będziemy robić, aczkolwiek olej kapał, no średnio trochę średnio, żeby tylko miska olejowa była szczelna, no widziałem, powinna już czeka jakaś jest, albo 3 kg, nie? E, dobra, w sumie pojedziemy sobie tak, e, dobra, jedziemy sobie talerzóweczki. Jedziemy sobie tutaj elegancko. Pyk, wyjdziemy sobie podczepić. Węże, chyba nie musi usunąć węży. Dobra. Czemu to opuściło? O, zatorek. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie na nasze pole. Jedziemy to pole stależować. No już ja już widzę, że tu są dymy z paliwem Tu chyba paliwo było podkręcane, bo dymi co nie miara ten zetr No ale dobra, już, już się nie odzywam On dymi, no on dymi co nie miara, wam powiem Dymi jak nie wiem co Ty jakie tam cieniczki, cieniczki masz? Bo nawet nie wiem Panterkę i Zorka Dobra, tu mamy wał, wow, kurde, wam powiem, że fajne. Co? ma konie ma konie. 80. A. trochę więcej. No. O kurcze. Jest, żeby tylko nie wypluło nic, nie? Masakra, no daj mi tak, że... Mm. No zobaczymy, co to będzie, zobaczymy. Ale, ale, ale tyle. No, Aleksandra. a jak. Jest naprawdę ej wpadnij no do mnie zobaczyć, kurde, przyjeźdź na Ursus albo no, tam, czy tam ze oh, no, Zobacz, zobaczyć, co się dzieje na polu, nie? No impreza, impreza. Impreza naprawdę. Aż normalnie hit. Hit naprawdę hit. Dobra, zobaczymy, sobie opuścimy elegancko i ogień, lecimy. Tu w sumie to pole jest małe, to je raz, dwa że tak powiem, opitolimy. To jest 5 sekund, tak naprawdę, A aczkolwiek, no. Tak jak mówię, mamy to jeszcze jedno pole do talerzowania, i tam jest trawa, więc na tej trawie to tam będzie wesoło coś czuję. Tam będzie wesoło. Talerzujesz teraz? Co? Talerzujesz teraz. Talerzuje, talerzuje, no. Znaczy, sobie z talerzowaniem talerzujemy, ile idzie, że tak powiem. Kurcze, chyba baterie mi się w free tracku rozładowują, tak mi się zdaje To mi przerywa coś, dlatego w sumie z zewnątrz sobie pojeżdża. I naprawdę, i tak mi dymi ten zator. Trzeba będzie naprawdę jak najszybciej, kurde, pieniądze ogarniać, bo nie będzie zbyt wesoło. Ja z samo 60, jak zostanie to się chyba za nie? Naprawdę, sama 60 to będzie tragedia, wam powiem, bo to. Nie będzie zbyt wesoło, nie będzie zbyt wesoło. A no. no. Miarę to, to idzie, w miarę to idzie. Sarna mi chodzi tam po budowie. Hmm. Sarna po budowie Łazi. Dobra, dojedziemy do końca. Pyk. 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 W ogóle zauważyłem, że ostatnio na odcinku, że mrużę strasznie oczy, nie? nie wiem, będę musiał chyba iść do okulisty, bo. Bo kurde, jak mrużę oczy, to nic dobrego, naprawdę. Normalnie, gram sobie, gram, nie? I na przykład no, no. zaczynam mrużyć oczy, nie? Tak. W, taki, w takie malutkie to robię. Tak, takie duże, no to kit, ale takie malutkie, i robię takie. Śmieszna sprawa. Trzeba. Co? Pola, się No. Nie, już połowę pola zrobiliśmy elegancko, to idzie. Idzie jak talala. Tak ma iść. Tylko martwi mnie to, 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 to że tak powiem, ten. To to z wydechu się wydostaje ten dym, bo to... Nic dobrego. Dobrze nie wróży takie coś. Naprawdę. Z doświadczenia wiem, że dobrze nie wróży taki dym. Może... Może w jakąś ptom wypluło. Albo chodzi... No też mocy ma coś mało, to może chodzi na dwa gary, nie, no, ale nie no. No ma chyba cztery, nie? Cztery na pewno. To za to, Ta, Tak, cztery ma. To będzie, może, jeden chyba nie chodzi, bo przecież. Moc też mówi, że brakuje ostro, aczkolwiek. A widzę, że tę talerzówkę to w miarę się ciągnie. Ta talerzówka jest w ogóle też ciężka, nie? Ta talerzówka to sama w sobie trochę waży. Zeturkoni coś? Coś mi zetorek, coś coś, coś jest nie tak. Zobaczymy. No. I proszę bardzo I lecimy sobie do przodu Elegancko Elegancko sobie lecimy Solki, mordeczki, zaścinki, ale jeszcze tu ogarniamy wszystko Tak jak mówię, mapa się jeszcze ogarnia, wszystko się ogarnia, więc wiecie To jest wszystko kwestia, kwestia że tak powiem gry, nie? Jak to się wszystko zacznie Myślę, że lagi znikną Ktoś Olcza nie będzie z tam kupował tego wszystkiego i w ogóle to też przestało. Dobra. I ogie. Lecimy sobie. Ile fabryka dała? Także, no, wpadajcie też jeszcze na moje ten. Wpadajcie na moje TikToki. Wiecie, że to tam nagrywano na TikToku. Większość osób pewnie mnie z tego zna. Eee, i, I. Nie można zmienić biegu. Należy nacisnąć sprzęgło. Co? Nie wiem, gdzie to się coś w ogóle, ta skrzynia. Gdzie? Ogólnie. Między nimi strzelić Aha. Dziwne. Mi się wyświetla kurde cały czas to? Ogień. No a jeszcze jeden przejazd został, więc no... Nie jest źle. Nie jest źle mordeczki. Ale no. Zobaczymy. No mam nadzieję, że się podoba wam ta seria. Mam nadzieję, że się przyjmie, bo kurde naprawdę sam bardzo bym chętny do nagrywania. Oczan myślę, że też. Nie, to czy dokładnie. No, więc kurde, fajnie, fajnie by się grało na takiej serii. To byśmy to fajnie rozwinęli i da jakiś fajny tu w tą serię. A kurde, mogłoby naprawić coś ciekawego. Kurde, co, z... jest. co się dzieje? Kurde, cały czas to z tym sprzęgiem. Ty masz, ty masz G29, czy co masz? A? Aha. A bez sprzęgu jakbyś dał? A się w ogóle. No da się bez sprzęgu. I wtedy, no i wtedy biegi tego ustawiasz tak jakby pod ten, pod przyciski, rozumiesz? Wiem, ale gdzie masz, gdzie, gdzie tu zmienić, żeby było bez sprzęga? No tam jest ręczna chyba sama, musisz mieć ręczna, skrzynia biegów ręczna, aby bez sprzęgła, pokażę ci potem. A ja nie, dobra, wiem gdzie. No, dobra mordeczki, ja sobie jadę, jadę sobie już yy, okay. na, jadę sobie już na gospodarkę, będziemy kończyć ten odcinek, Chcę też, żeby te odcinki nie były zbyt długie, żeby były po prostu fajne do oglądania. Też możecie tam, wiecie, nie. No rozumiecie o co chodzi. Bo ja zawsze pamiętam, jak oglądałem właśnie jakiś. O JOS-u, Jesu, Jak oglądałem jakiś właśnie. No straszny. O drugi. Jakby właśnie. O trzeci. Jakby właśnie jakiś dłuższy odcinek, pamiętam, to zawsze się to nudno oglądało i... i co się dzieje? No właśnie widzę. No i po prostu po prostu... jak to się nazywa? Co się dzieje? Nie wiem. Coś siada, co jest grane? Co się dzieje, widzowie? Czekajcie chwilę. No się wczytują te mody wszystkie twoje pewnie jak tam pokupowałeś, to wszystko. Nie no, są wczytane raczej, bo Ale mi jak podjeżdżam tutaj, to nie wiem. Dobra. Więc no, w tym odcinku to by było na tyle. A tak jak mówiłem, no po prostu nie chcę, żeby te odcinki były za długie, bo źle się to będzie oglądać, no i, i tyle, nie? Więc w tym odcinku mordeczki to by było na tyle. E, gaszę, gaszę sprzęciora. Przejdziemy się jeszcze do sąsiada tylko. Przejdziemy się do sąsiada jeszcze tylko na szybko. W sumie, czekajcie, zrobimy taki myk sobie. Ale lak. Właśnie też, dobra, nie zrobimy sobie e, Przejdziemy się do sąsiada. Albo dobra, wiecie co, już do sąsiada nie pójdziemy. Pójdziemy do sąsiada w kolejnym odcinku. Eee, więc no, dzięki, że oglądaliście, mordy. Eee, piszcie, czy ta seria Wam się podoba. Piszcie, jak mamy nazwać tą serię. Myślałem o, yy, o pewnej nazwie, bodajże. Nazwie, jak ja ją chciałem nazwać? Nie wiem, tam, tam, tam. Młodzi gospodarze, chyba, coś takiego. Aczkolwiek, no, piszcie, jakbyście chcieli nazwać tą serię, i do następnego. Trzymajcie się.